Dane o bezrobociu i dane o zatrudnieniu powodują fluktuacje w cenie Bitcoina. W pierwszej kolejności ten wzrasta o ponad 3% w 11 godzin, by na wieść o większym zatrudnieniu w USA tąpnąć o ponad 1%. Oba dołki były mocno skupowane wśród traderów, co widzieliśmy na narzędziu pokazującym presję zakupową, które widać na wykresie OB1P. To jest kanał Julian Crypto. 6.51 to nie są porady inwestycyjne. 1 lutego o godzinie 14.30 miał miejsce odczyt danych dotyczących bezrobocia w Stanach Zjednoczonych, gdzie prognoza na 212 tysięcy, a aktualny odczyt na ponad 12 tysięcy więcej. Większe bezrobocie w Stanach Zjednoczonych to informacja dla Rezerwy Federalnej o tym, że rynek może nie być przygotowany na dłuższe utrzymywanie wysokich stóp procentowych, co rynki wyceniają takimi natychmiastowymi wzrostami. I tutaj na Bitcoinie można było zyskać w tym czasie nawet 3% w zaledwie 11 godzin. Warto zwrócić uwagę, że czas na reakcję również był długi. To są interwały 5-minutowe i widzimy tutaj nawet pół godziny bez ruchu cenowego. Kolejny odczyt miał miejsce 2 lutego i dotyczył zatrudnienia w sektorach pozarolniczych. Prognoza na poziomie 180 tysięcy, a aktualny odczyt na poziomie 353. Dużo większe zatrudnienie jest znakiem dla Rezerwy Federalnej, że stopy procentowe można jednak podwyższać nieco szybciej. W tej sytuacji Bitcoin miał natychmiastowe tąpnięcie cenowe o ponad 1,2%, ale w zaledwie 2 godziny to tąpnięcie zostało wykupione, co również byliśmy w stanie obserwować na metryce pokazującej presję zakupową. Ja również miałem osobistą przyjemność skorzystania z tego, gdyż tak jak widzicie, miałem wcześniej ustawiony alert właśnie na tym poziomie. Ale pamiętajcie, jeżeli będziecie korzystać z MaxData App, to alerty możecie mieć, ale musicie mieć wersję dożywotnią, czyli lifetime, która daje m.in. alokację na przyszłe tokeny MaxData App. A to dlatego, że pro alerty oraz te wszystkie nowe funkcje są jeszcze testowane, one są w wersji beta i dlatego na razie tylko niewielka część użytkowników ma do tych funkcji dostęp. Co byście powiedzieli na to, żeby na kanałach telegramowych MaxData organizować za każdym razem live streamy, gdy będą miały miejsce takie odczyty? Zwróćmy również uwagę, że w tym samym czasie, kiedy Bitcoin rośnie o 3%, to altcoiny, na przykład takie Arbitrum, w tym samym czasie plus 5%. Jakiś czas temu na grupie telegramowej dla spekulantów na MaxData podaliśmy informację o tym, że Immutable nawiązało partnerstwo z Endless Cloud, aby wydać dwa oczekiwane tytuły gier, i dodaliśmy również informację, że tweet, w którym to ogłosili, ma około 6 razy więcej wyświetleń niż ich standardowe tweety. To jest bardzo duża informacja, że coś ma dużo więcej wyświetleń. No i w związku z tym było pytanie, czy obstawiacie pozytywny wynik dla EMX, i 51% z Was odpowiedziało tak, uważam, że EMX będzie teraz rosło. Nie byliście do tego aż tak bardzo przekonani jak w stosunku do AVAX-u, do którego też zrobiliśmy ankietę i tutaj dużo większa część opowiedziała się za wzrostami. To teraz zobaczcie, jak cena EMX od tamtego czasu zyskała. W ostatnim dniu pojawiły się ponad 15% wzrosty. Pytanie, czy te wzrosty były właśnie spowodowane tym wcześniejszym partnerstwem, o którym powiedzieliśmy, czy może czymś innym? No niemniej jednak plus 15% do Bitcoina ten token zyskał. Waldemar pod ostatnim materiałem zapytał: cześć Julian, mam do ciebie bardzo ważne pytanie. Co sądzisz o Bitcoin Ordinals? Czy to jest zagrożenie dla Bitcoina? Czy może zrobią hard fork? Czy zapchają sieć? A może będą zakazane? Bo można nagrać na nie dosłownie wszystko. Co o tym myślisz? Proszę o odpowiedź. Otóż faktycznie na Bitcoin Ordinals można nagrać wiele. Każde Satoshi może być unikalnie zidentyfikowane i dzięki temu można na nich umieszczać dane, takie jak obrazy, teksty czy nawet programy. Główną obawą
jest potencjalne zapchanie sieci Bitcoina poprzez wzrost liczby transakcji związanych z Ordinals, ponieważ każda inskrypcja wymaga transakcji. Znaczny wzrost ich liczby może wpłynąć na czas i koszty przetwarzania transakcji w całej sieci. Istnieją również możliwości nadużycia. Ryzyko, że Ordinals będą wykorzystywane do nielegalnych lub nieetycznych celów. Przykład rozpowszechniania właśnie zakazanych treści, o których wspomniałeś. Zadałeś pytanie o hard fork. Taka dyskusja mogłaby się pojawić w przypadku konieczności przeprowadzenia drastycznych zmian technicznych lub regulacyjnych w związku z Ordinals. Jednak społeczność Bitcoina znana jest z oporu przed nagłymi zmianami, a więc taki scenariusz na chwilę obecną jest mało prawdopodobny. Najbardziej prawdopodobne jest natomiast zapchanie sieci, które wydaje się być bezpośrednim problemem, na które społeczność zdecydowanie będzie musiała znaleźć rozwiązanie. Pytanie, w jaki sposób, czy poprzez hard fork, czy w jakikolwiek inny. Ordinals, a teraz również i Doginals, pozwalają użytkownikom zapisywać całe aplikacje na łańcuchu, zakładając, że mieszczą się one w limitach przechowywania określonych przez każdy standard. To pozwoliło ludziom umieścić pełne gry na Bitcoinie i na Dogecoinie, w które można następnie grać za pomocą przeglądarki internetowej. Zapychanie się sieci jest widoczne na wykresie przedstawiającym opłaty transakcyjne Bitcoina. To jednak widzimy, że te opłaty transakcyjne co prawda rosną, ale nie są one tak wysokie jak to było w roku 2015. Ostatnim razem, gdy opłaty transakcyjne tak długo utrzymywały się na wyższych niż standardowo poziomach, był to maj 2020, maj 2019 czy 2017. Za każdym razem Bitcoin rozpoczynał swój bull run. Czy na chwilę obecną ponownie jesteśmy w przededniach kolejnego ogromnego bull runu? Rząd Stanów Zjednoczonych wydaje się zbliżać do wydobywania Bitcoina. Departament Energii Stanów Zjednoczonych przeprowadza badania dotyczące zużycia energii przez wybrane amerykańskie kopalnie Bitcoinów. Istnieją co prawda obawy, że zebrane dane zostaną wykorzystane do opracowania potencjalnie szkodliwych polityk dla branży górniczej. Badanie jest uzasadnione ostatnim wzrostem cen energii kryptowalut i potencjalnym wzrostem zużycia energii. Ponieważ ponad 2% produkcji energii elektrycznej w USA idzie teraz do Bitcoina. Rozpoczynają się próby wspieranego przez euro stablecoina w Hiszpanii, a ETF-y bitcoinowe BlackRocka i ProShares przekroczyły dzienny wolumen Grayscale Bitcoin Trust. Interesujące jest również to, w jaki sposób indeks dolara korelował z odczytami danych o zatrudnieniu w Stanach Zjednoczonych, gdzie pojawiła się natychmiastowa świeca w górę i w tym samym momencie świeca w dół na Bitcoinie. A najbliższe istotne odczyty w USA, które również będzie można rozgrywać i Bitcoin prawdopodobnie będzie na nie reagować, to raport USM dla sektora pozaprodukcyjnego na temat biznesu 5 lutego o godzinie 16, 8 lutego o godzinie 14.30 wnioski o bezrobocie, a 13 lutego inflacja w Stanach Zjednoczonych. I jeżeli chcecie z nami rozgrywać te odczyty danych, to na kanałach telegramowych MaxData będziemy takie live streamy przeprowadzać i one będą na otwartym kanale, wystarczy do niego dołączyć bezpośrednio poprzez rejestrację na MaxData App i podłączenie swojego telegrama. A wy jak rozgrywacie Bitcoina? Jaki macie plan na najbliższe dni i tygodnie? Napiszcie w komentarzach, a ja wam życzę udanego dnia i niech hossa będzie z nami.